Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC24TV w programie Studia Karolina. Dzisiaj moim gościem, wyjątkowy gość, powiem szczerze, że nie mogłam się doczekać dzisiejszego wieczoru. Kasia Smutniak, aktorka, reżyserka, producentka, pewnie już teraz powinnam po tym filmie Mur powiedzieć. Witam serdecznie, Kasia. Dziękuję, dziękuję. Muszę powiedzieć, że piękne kobiety w każdym momencie będą piękne. To jest szczery komplement od kobiety dla kobiety. Dziękuję Ci bardzo. Kasiu, jesteśmy tutaj, ponieważ dzisiaj odbywa się projekcja filmu, dokumentalnego, filmu nagranego na telefonach przez Ciebie, Twoją przyjaciółkę, filmu dotyczącego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. I chyba powinnam zacząć od tego, co spowodowało, że postanowiłaś zająć się tym tematem, ponieważ rodzime gwiazdy w Polsce tym tematem się jak gdyby nie zajmowały, ale Ty, aktorka włoska, Polka, ale grająca we Włoszech, gwiazda włoska, postanowiłaś tu przyjechać, nagrać i nagłośnić ten temat. Co nie do końca nie zajmowały się, bo jak myślę o tym samym temacie w zupełnie innej, o wiele większej skali od lat we Włoszech, jak mało gwiazdy, tak w cudzysłowie, czyli osoby znane jakoś publiczne, mało bezpośrednio wypowiadają się na ten temat, to co dzieje się tutaj i kto wypowiada się na ten temat od samego początku, chociażby Maja Ostaszewska czy Maciej Sztur, po prostu są osoby tutaj, które zrobiło wszystko to, co było możliwe w ich siłach. No tak, Agata Buzek, to naprawdę we Włoszech nie ma takich odmienników. No tak, ale ty przyjechałaś, to nagrałaś. Oni bo mogłam. No tak, oni biegali z plecakami. Oni zrobili coś innego. Wydaje mi się, że każdy zrobił swoje, co mógł. Ja akurat miałam kilka elementów, które zdecydowały, pomogły mi podjąć decyzję, żeby zrobić film o tym. Pierwszy to był fakt, że zrobiłam to poza granicami kraju. Mhm. Czyli wyprodukowanie takiego filmu i znalezienie funduszy na to nie byłoby możliwe w kraju. Mhm. Fakt, że zrobiłam to z włoskiej strony, a fakt, że jestem Polką, pomógł mi logistycznie tutaj naturalnie. Ale zaczęłam od reportażu, który zrobiłam w 2021 roku, kilka miesięcy po rozpoczęciu kryzysu na granicy. Dla włoskiej telewizji to był taki 50-minutowy reportaż. I to był jakby początek, który oczywiście mi nie wystarczył. Ja od tamtego momentu zaczęłam się zastanawiać, jak bardziej mogłabym pogłębić temat i technicznie, jak mogłabym to zrobić. I od razu było ewidentne, że tego nie można było zrobić normalnie, klasycznie, czyli z ekipą, z kamerą. Nie mogłam wjechać na Podlasie z kamerą i latać po lesie z profesjonalną kamerą z wielu powodów. I zaczęłam po prostu zastanawiać się, jakby to zrobić. To jedno, to sprawa techniczna, a druga to sprawa, jak dostać się do tematu. I dostać się do tematu nie mógł na przykład jakikolwiek reporter zagraniczny, bo nie mógł na przykład wjechać do czerwonej strefy. Ja też nie mogłam wjechać do czerwonej strefy, ale reporter zagraniczny nie mógłby nawet znaleźć jakiegoś, nie miał nawet alibi żadnego, żeby tam być. Także wiele elementów złożyło się na moją decyzję, a punktem wyjściowym, dlaczego to zrobiłam, to było zdecydowanie to, że po prostu to była trochę taki akt desperacji, no ale też takie poczucie bezsilności. Ja nie jestem aktywistą, lekarzem, prawnikiem, politykiem i zdałam sobie sprawę, że w ręku jednak mam coś niesamowicie potężnego. Coś, co jasne, nikogo nie uratuje. Na dzień dzisiejszy, znaczy w ogóle nikogo, nawet na dzień dzisiejszy na pewno, ale nikogo nie uratuje.
ale świat się musi o tym dowiedzieć, to musi być opowiedziane. I to był właśnie ten element, gdzie nie daje mi poczucia zrealizowania, bo nikomu nie pomogło. Trochę taka porażka. Naprawdę, jak tak myślę, to... Ale chyba w tym wszystkim to, co mogłam zrobić, to jest to. A może inni tego nie mogli po prostu zrobić, nie? Myślę, że może pomogłaś, bo między innymi dlatego tu jesteśmy, że ten film powstał i tu przyjechali ludzie też z miasta, żeby zobaczyć ten film, żeby spotkać się z tobą. A powiedz mi, jakich efektów oczekiwałaś po tym filmie? W Polsce? Ogólnie na świecie, bo on miał też premierę w Kanadzie. Zaczęliśmy od Kanady, od festiwalu, to jest taki prestiżowy festiwal filmów i filmów dokumentalnych w Toronto. Więc w ogóle zaczęłam od drugiej strony świata i to było bardzo dla mnie dziwne, bo znaleźliśmy się w głównej selekcji jako film i jasne, że zamiast taka rozmowa o temacie, to na początku to było całe zamieszanie, bo prestiżowy festiwal i nagle padły, wiesz, słowa filmmaker i się zastanawiali, jak to było, dlaczego zrobione fantastycznie, jak to zostało powiedziane. Mi nie chodziło, jak to zostało powiedziane, tylko słuchaj mnie, nie? Ale rzeczywiście zdałam sobie sprawę w Toronto po pierwszej projekcji, że chyba udało mi się zrobić coś uniwersalnego, bo temat migracyjny jest głównym tematem świata dzisiaj. Ja myślę, że będzie przez najbliższe parę lat. Pewnie będzie przez najbliższe parę lat, więc doszło do serc publiczności po drugiej stronie świata. Potem była premiera, zanim w Polsce była premiera we Włoszech i jeździłam z filmem 2 miesiące po całych Włoszech. Po dużych i małych, przede wszystkim małych miastach. I miałam najlepszą satysfakcję, bo jak jeździłam jako aktorka z filmem, to się jeździło po dużych miastach. Duże kina, duże miasta. A tutaj zdecydowałam się zupełnie na coś innego i w tych mniejszych właśnie miastach dużo ludzi przychodziło z tego powodu, bo nikt do nich nie przyjeżdża i zrobił się taki trochę fenomen. I to było niesamowicie ciekawe. Zaczęłam robić projekcje w szkołach. I to też było niesamowite, bo język, ten właśnie coś kręcone telefonem komórkowym, to jest język młodzieżowy, to jest, oni to totalnie łapią i rozumieją, nie? No i potem w grudniu zeszłego roku właśnie premiera w Warszawie, w Polsce, ale de facto to, zrobiliśmy też dwie premiery na granicy, jedną w Białowieży i drugą w Białymstoku. Ale de facto ja zacznę jeździć po kraju, po Polsce z filmem od teraz. Będę robić taki tour po miastach, zbieram wszystkie informacje, wszystkie zaproszenia. Te projekcje mają zawsze na koniec debatę, gdzie można rozmawiać z publicznością, więc to jest wymiana, to nie jest prezentacja masz, tylko po prostu porozmawiajmy o tym, nie? Powiedz mi, bo na pewno wszyscy się Cię o to pytają, ale ja muszę zapytać. Bałaś się, jak jechałaś? I czego się bałaś? Znaczy, jak jechałam? Jasne, bałam się. No, bałam się oczywistych rzeczy. Bałam się, bo miałam ze mną, była moja współautorka, partnerka, współoperatorka, Marella Bombini, która jest Włoszką i czułam się odpowiedzialna za nią oczywiście. Jasne, że się bałam, jest logiczne, bałam się, ale to jest zawsze ten lęk jest mniejszy niż to, co czują osoby, które są w lesie. To jest takie może trochę retoryka, ale naprawdę to jest taki motor, który potem boisz się, ale idziesz dalej. Tego, co się najbardziej bałam, jak już byłam na tej granicy, to jest coś, co odkryłam potem. Ja się najbardziej bałam tego, że nie będę silna, żeby móc iść do przodu.
ja nie poznałam mojej siły na granicy. Ja poznałam moje słabości. I to jest ciekawe. I ja się po prostu bałam, że będę musiała dokonać wyboru. Że znajdę się w sytuacji, która będzie... I ja nie mówię o areszcie, nie mówię o... Nie, ja się bałam sytuacji takich bardziej moralnych, bardzo prostych. I bałam się, że będę zmuszona do wyboru, który w jakiś sposób odmieni totalnie moje życie. Ja się tego bałam. To ostatnie pytanie, bo już musimy kończyć. Co zobaczyłaś, czego nie da się już kolokwialnie mówiąc odzobaczyć albo zapomnieć? Oj. Tak dużo tego było? Wiesz co, więcej niż zobaczyłam, poczułam. Ja nie chcę nawet tego odwrócić. To jest fakt. To ja niczego nie żałuję. Cieszę się, że byłam częścią tego i że jestem częścią tego, ale w tym wszystkim, wiesz, to nie jest... zamiast się podłamać i stracić wiarę w człowieczeństwo, to zupełnie to wróciłam z takim totalnym przekonaniem, że jest ta garstka osób, które tego człowieczeństwa bronią. I to są dla mnie dzisiejsi bohaterowie naszej historii. I to poczucie, że są, że istnieją, że to nie są bohaterowie z książek, że to są realne osoby i wiem, ile ich to kosztuje, to mi daje to mi daje takiego niesamowitego kopa i siłę, żeby iść do przodu. Są dla mnie w jakimś sensie wzorcem. Bardzo Ci dziękuję. Muszę niestety, bo już tak, jasne. Czekają Cię następne wywiady. Bardzo serdecznie dziękuję. Katarzyna Kasia Smutniak. Bardzo dziękuję, Kasiu. Dzięki serdeczne, dzięki.